Polis.pl jest pani Dorota Branny. Zgadza się? Zgadza się. Dzień dobry, panie Jacku. Moje pierwsze pytanie jest takie. Jak zaczęła się ta muzyczna droga, ścieżka, przygoda, nie wiem jak to nazwać? No więc w Goleszowie są niesamowite tradycje muzyczne. U nas w każdym domu prawie ktoś gra albo śpiewa. Dużo koleżanek chodziło do szkoły muzycznej, no ja też bardzo chciałam. I długo marudziłam tatowi i mamie, że chcę do szkoły, chcę do szkoły. I przyszedł taki czas, że tata przyniósł mi flet poprzeczny do domu. On grał w orkiestrze dętej cementowni Goleszów i powiedział, tu masz instrument, możesz na nim grać, zaczniesz chodzić do szkoły muzycznej. I później, jak się nauczysz, to będziesz ze mną grała w orkiestrze dętej. No i tak się stało. Zaczęłam chodzić do szkoły muzycznej po półtorej roku. No, poszłam z tatą na próbę, zasiadłam w sali, gdzie było mnóstwo panów starszych, a najmłodszy był mój tata, a potem długo, długo nikt. I właśnie ja, taka 15-letnia dziewczynka, tak zaczęłam swoją przygodę z muzyką. I ta przygoda w sumie do dziś trwa. No tak. Trwa. Na pewno. No właśnie, właśnie. Kościelnej w tym samym czasie, bo jeżeli i w orkiestrze dętej, to później do orkiestry parafii ewangelicko-augsburskiej do Goleszowa trafiłam i tam grałam też bardzo długo. Proszę powiedzieć o tych orkiestrach, bo wiem, że są dwie, co najmniej. Dwie. No orkiestry dętej cementowni Goleszów już niestety nie ma. Cementownię zlikwidowano i orkiestra po prostu też przestała działać. Przez długie, długie lata była orkiestra działająca przy parafii ewangelicko-augsburskiej w Goleszowie i muzycy tej parafii potem stworzyli, dzięki Jean-Claude'owi Hauptmannowi, on stworzył orkiestrę Artis w Goleszowie. I wiem, że ruszacie, bo po przerwie wynikającej z pandemii koncert lata 20, lata 30 niebawem w teatrze. Tak, przez półtorej roku niestety ze względu na pandemię nie mogliśmy grać. 29 maja w teatrze rozpoczynamy koncertem lata 20, lata 30. Wszystkich bardzo zapraszam na ten koncert, ponieważ to jest piękna muzyka, muzyka polska, piosenki, które każdy zna. Umówiłam się z nią na 9, lata 20, lata 30, Jesienne róże, Zagraj Antoś tango. No piękna muzyka, którą warto posłuchać, przypomnieć sobie. Także zapraszam wszystkich bardzo na ten koncert. A ilu artystów jest w orkiestrze? W naszej orkiestrze jest 50 instrumentalistów, 7 wokalistów, 2 konferansjerów, oczywiście wspaniały Jean-Claude i jego żona Małgosia, która opracowywuje dla nas scenariusze. I jest też zespół, przynajmniej był pani w życiu obecny zespół. Była pani tam przez 20 lat. Tak, należałam do zespołu ponad 20 lat, bo jak skończyłam szkołę muzyczną, nie miałam instrumentu, myślałam, że ta moja kariera muzyczna, droga muzyczna się już skończy. I wtedy zadzwoniła do mnie pani Hania Stanieczek, która organizowała kapelę przy Zespole Pieśni i Tańca Goleszów. Zaprosiła mnie do niej, pożyczyła nawet flet, którego ja nie miałam. No i tak się zaczęła moja przygoda z Zespołem Pieśni i Tańca Goleszów, która trwała ponad 20 lat. Odwiedziliśmy mnóstwo krajów w Europie. To niesamowita przygoda, niesamowite wspomnienia. I była tam pani również kierownikiem. A tak, później w tym ostatnim okresie zostałam kierownikiem kapeli. Taki epizod. Taki epizod, no ale chyba też ważny. Wiem, że... Bardzo ważny, tak. Właśnie. Poza muzyką też była pani bardzo aktywna. Mówię była, bo już nie jest pani radną. A jak pani wspomina tamten czas? Bardzo sobie cenię ten czas. Nauczyłam się bardzo wielu rzeczy, jak pracy samorządowców, to sesje, spotkania z innymi radnymi, praca dla gminy Goleszów, ale też ważne było dla mnie to, żeby wyjść do ludzi, czyli organizowaliśmy różne inicjatywy po to, żeby się spotkać, żeby być blisko mieszkańców. Między innymi Razem przy choince to był taki... przedświąteczne spotkanie po to, żeby ludzie mogli złożyć sobie życzenia, razem śpiewać kolędy.
inne inicjatywy, to na przykład rozpoczęliśmy też w Goleszowie sprzątanie naszej miejscowości, bo w każdej innej wszyscy sprzątali, a u nas te śmieci jakoś tak zawsze leżały, więc rozpoczęliśmy też i sprzątanie. Oprócz tego powstała inicjatywa społeczna w Goleszowie Stawiam na zabawę, ruch i zdrowie. Dzięki temu jest siłownia zewnętrzna, plac zabaw i tor do rolek, do jazdy na rolkach. A dzieci będą podążały też drogą muzyczną? Jak pani myśli? Moje córki obydwie tańczyły w zespole, więc spędzałyśmy razem dużo czasu. Starsza tą przygodę z muzyką zakończyła w zespole, a młodsza kontynuowała w szkole muzycznej i również gra na flecie poprzecznym. Mam przyjemność z nią grać w orkiestrze Artis. I rozumiem, że poszła w pani ślady, jeżeli chodzi o flet, o szkołę muzyczną. Tak? Jakie są wspomnienia, jakie ma pani wspomnienia związane właśnie ze szkołą muzyczną? Bo to w Cieszynie. Tak, chodziłam do szkoły muzycznej w Cieszynie. I no, to są przyjemne lata, lata, w których mogłam się realizować, grać. I przychodzi taki moment każdego z nas, jeżeli nie wybiera drogi zawodowej Akademii Muzycznej, to zostajemy... Nie mamy się gdzie realizować, jeżeli to nie jest naszym takim głównym celem w życiu. I dzięki temu, że w Goleszowie właśnie tak dużo jest tych, była orkiestra, zespół i teraz orkiestra Artis, możemy się realizować, możemy grać i, no, i się spełniać. Dobrze, to ładnie to zabrzmiało. Ja zapytam na zakończenie, co jest dla pani ważne oprócz muzyki? Co jest dla mnie ważne? No to są proste rzeczy, Pani Jacku. Rodzina, przyjaciele, znajomi, wartości takie jak szacunek do drugiego człowieka, tolerancja, ekumenia. Trzeba być otwartym na drugiego człowieka, umieć mu podać pomocną dłoń, bo różnie w życiu bywa. Jeżeli mamy jakieś radości, sukcesy, to one są takie jakby większe, jeżeli się możemy z nimi podzielić. Z kolei, jeżeli mamy trudne chwile, to jeżeli przyjaciele są z nami, dobrzy ludzie, to też łatwo te ciężkie chwile pokonać. Dlatego człowiek jest bardzo, bardzo ważny. Tak, który pomoże i który poda właśnie pomocną dłoń pomocną w momentach, dłoń, tak. Tak, kiedy mamy trudno, bo niestety takie momenty też są. Dobrze, to zapytam jeszcze już na zakończenie, teraz mi takie pytanie przyszło do głowy, bo ja wiem, że osoby, które grają na różnych instrumentach, czasami też śpiewają i pięknie śpiewają. Czy pani się też odnajduje w tej przestrzeni takiej wokalnej, czy jednak woli pani zostać przy instrumencie? Nie, nie odnajduję się, nie śpiewam, jest, no nie, ja wolę jednak grać na instrumencie. Rozumiem całkowicie, bo śpiewanie to jest tak trudna sztuka, że no nic, tutaj nie będziemy o tym mówić teraz, bo, ale powiem, bo że to drugi odcinek pieśń... trzeba byłoby napisać, nagrać. Ja chciałam właśnie powiedzieć, że jedna pieśń jest taka, która zawsze, ja ją gram. Jak śpiewam, to takich emocji nie mam, ale jak gram, to zawsze mnie niesamowicie wzrusza. Przez wiele lat graliśmy z kapelą na uroczystościach złotych i diamentowych godów. I to wiadomo, tam są starsi ludzie. Niektórzy w bardzo dobrym zdrowiu, niektórzy no już o kulach i schorowani. I jak właśnie zawsze tam była grana pieśń Ojcowski Dom. I do tego ojcowskiego domu wszyscy, obojętnie w jakim stanie zdrowia, wstawali, śpiewali. Panie Jacku, to było naprawdę, to było trudne. Takie wzruszenie, że no, ciężko się grało, ale piękne, piękne wspomnienia. I to jest właśnie ta pieśń, to jest ta wywołuje tak wiele różnych wzruszeń, tak? Tak. No to nic, to teraz powinienem włączyć przynajmniej Ojcowski Dom, żeby jakoś zakończyć tak pięknie, jak pani to zakończyła. To w takim razie prosimy państwa o wysłuchanie Ojcowskiego Domu. Można sobie włączyć, a może kiedyś pani też zaśpiewa i będzie to taki odcinek o śpiewających instrumentalistach na przykład. Dobrze, bardzo dziękuję. Pani Dorota Branny była naszym gościem. Dobrego tygodnia życzymy i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia, dziękuję, do widzenia. Do widzenia.